W poprzednim odcinku z serii o misiach w Fundacji zapoznałem was z SCP-1048, budowniczym misiem, który poraża wszystkich swoim urokiem i przeraża zdolnościami budowania swoich kopii z części ciał innych osób, martwych płodów oraz zardzewiałego metalu. Jego armia jest gotowa zadawać mord członkom Fundacji SCP, której zadaniem jest przechowywanie tego typu anomalnych obiektów i chronienie ludzkości przed nimi. Ale na scenie pojawia się nowy bohater, nowy gracz wkracza do gry i sprzeciwia się budowniczemu misiowi. Jest nim SCP-2295, miś z naszywką z sercem. Spokojnie, dziś nie będzie aż tak przerażająco jak przy okazji omawiania misia budowniczego. Będzie jeszcze bardziej przerażająco i jeszcze mroczniej. Choć z pozorów SCP-2295 wydaje się być naprawdę miły i użyteczny dla ludzkości, to kryje się za nim potworna historia. Tak więc zacznijmy od omówienia naszego słodkiego przyjaciela. Miś z naszywką z sercem jest obiektem klasy bezpieczne i zabezpieczony jest w ośrodku 37, w skrzydle przechowawczym 25. Mierzy około 46 cm wzrostu, a wypełniony jest włóknem syntetycznym i wełną. Anatomicznie odpowiadająca sercu naszywka przyczepiona jest po lewej stronie jego klatki piersiowej, a na szyjce zawiązaną ma kokardkę. Anomalną zdolnością SCP-2295 jest fakt, iż gdy znajdzie się w odległości 2 metrów od człowieka, który ma silnie uszkodzony organ, miś uszyje mu nowy i zastąpi nim ten wadliwy. Nieznanym sposobem produkuje wtedy nożyczki, białą nić i igłę bądź szydełko i wyciągnie je ze swojego wnętrza przez usta. Korzystając z najbliższego źródła wypełnienia, czyli materiałów typu wełna, przędza, tkaniny, bawełna, jedwab, poliester, uszyje instancję SCP-2295-1, czyli wspomniany wcześniej zamiennik wadliwego organu. Po chwili pacjent misia straci przytomność, a ten zniknie, po chwili pojawiając się ponownie, tym razem już bez naszywki, która teraz znajduje się już w ciele pacjenta. Jeśli natomiast w pobliżu nie znajdzie się żadne źródło odpowiedniego materiału, SCP-2295 sam poświęci część siebie do użycia naszywki. Wypełnienie misia nie regeneruje się jednak samo. Należy przynieść mu dodatkowe ilości materiału i zostawić je w jego pobliżu, aby miś mógł się odbudować, co robi z prędkością 1 grama wypełnienia na dzień, aż do końca nie zostanie naprawiony. Mimo że naszywki, które miś produkuje, są praktycznie niemożliwe biologicznie do zastosowania jako zamienniki dla zwykłych organów, te pracują wyjątkowo dobrze, organizm ich nie odrzuca, a gdy już znajdą się w środku, odpowiednie tkanki i żyły połączą się z nimi jak z normalnym organem. Żeby przetestować dokładnie możliwości SCP-2295, przeprowadzono szereg badań z użyciem członków personelu klasy D. Pierwszą z nich była 38-letnia osoba z płucami uszkodzonymi przez wieloletnie palenie papierosów. Miś wytworzył 2 próbki tkaniny, jedną czarną, a drugą czerwoną i skutecznie naprawił płuca klasie D. Tak samo udało mu się uczynić z 50-letnim człowiekiem mającym problemy z sercem, a także osobą cierpiącą na poparzenia skóry drugiego stopnia. W tym wypadku miś wyprodukował dla niego całkowicie nową skórę z materiału, tworząc z pacjenta osobę posiadającą na sobie wiele warstw tkaniny naszywkowej zamiast tej poparzonej. Inaczej było jednak w przypadku 18-latka z krwotokiem mózgu. Z widocznym stresem i przerażeniem miś pochwycił się wielu różnych materiałów w swojej okolicy, jednak ostatecznie wyprodukował jedynie batonik czekoladowy i podał go pacjentowi. Następnie przytulił się do jego nogi, a z jego oczu popłynęła niezidentyfikowana słona ciecz. Ostatni dodatek w raporcie SCP-2295 prezentuje nam notatkę, która została oryginalnie przymocowana do misia. Jest nią typowa kartka z życzeniami dawana osobom chorym. Z przodu widnieje napis Miś Kairos. Po otwarciu kartki naszym oczom ukazuje się wiadomość. Dla Tomiego, ponieważ jedynie czas potrafi uleczyć wszystkie rany. Dużo miłości, babcia. Ale czy na pewno? Czy na pewno czas uleczy cokolwiek w momencie, w którym wszystko inne zawiedzie? W poprzednim odcinku usłyszeliście historię małej dziewczynki, która zaprzyjaźniła się z SCP-1048. Jej rodzina została przez niego zabita i przemieniona w wersję z misiów. Ale skąd się wziął? Skąd się wziął zarówno Kairos, miś z naszywką z sercem, jak i budowniczy miś? Na to pytanie odpowiada historia Reap What You Sew, Zbierz co zaszyjesz, autorstwa Shaggy Dreadlocks. Jest rok 1937, 19 lipca. Pan miś budzi się, ale sam się temu dziwi. W końcu, o ile pamiętał, dotąd był zwykłym pluszakiem. Wokół niego rozlegał się płacz. Rozejrzał się. Wszędzie dookoła były inne misie, takie jak on, jednak nie ruszały się. To nie od nich dobiegał płacz. To ludzie, ludzkie niemowlaki w ich własnych małych łóżeczkach.
Co jakiś czas więksi ludzie w jednakowych uniformach podchodzili do nich i sprawdzali, jak się miewają. Dwoje z tych dużych ludzi, których imiona to najwidoczniej pan i doktor, stali niedaleko niego, tuż obok najmniejszego z tych wszystkich małych ludzi, umieszczonego za szklanym pojemniczkiem. Malutkie, różowe dziecko, słodko drzemiące. Pan miał dużo pytań do doktora, a miś wywnioskował z ich rozmów, że mały człowieczek nie miał się urodzić tak wcześnie, a doktor i jego, jak on ich nazwał, koledzy, robili co mogli, ale sprawa wymykała im się spod kontroli. Doktor używał dość trudnych słów, a pan zaczął płakać, słysząc informacje o szansach, jakie miał mały różowiutki na przeżycie. Misiowi było przykro. Po jakimś czasie pan przyszedł w towarzystwie osoby, którą nazywał Skarbie, która również była tak smutna jak on. Obserwowali różowiutkiego, a z ich rozmów miś wywnioskował, że ma na imię Michael. Wtedy miś zrozumiał, że jego powołaniem jest właśnie pomóc Michaelowi. Tej nocy zakradł się do dziecka i przyjrzał się mu. Zrozumiał wnet, co z nim jest nie tak. Wszystkie niedoskonałości, nierówne bicie serca, nieodpowiednio dotleniony mózg, kłamliwe kości, a płuca ledwo dychały. Pan miś był przerażony. Działał prędko, nie będąc pewnym, co tak naprawdę robi. Zwymiotował małą parę nożyczek i długą nić. Zdziwiło go to nieco, jednak sam fakt ożywionego, chodzącego misia już powinien być wystarczająco dziwny. Pracował pod stołem, w ukryciu, tak by pani pielęgniarka i ludzie w uniformach go nie zobaczyli. Uszył potrzebne fragmenty, korzystając z pobliskich pluszaków, najpierw pan żyrafa, później panowie elf i tygrys, i tak w końcu udało mu się uzupełnić braki w Michaelu. Zadowolony z siebie, pan miś wrócił na swoje stanowisko i udawał nieżywego. Opowiadanie następnie skacze w czasie, w oczach pana misia na nowo pojawia się przerażenie, ale tym razem z powodu tego, iż jego rezydencja płonie. Michael wcześniej tego dnia zostawił go na dworze, w mokrej trawie, ponieważ znalazł sobie na tę chwilę inną zabawkę, jednak gdy nastąpił pożar w jego domu, jedyne co mógł zrobić, to patrzeć, jak płomienie powoli go pożerają. Tysiące myśli przebiegało przez jego głowę. Co teraz? Co zrobią bez domu? On i Michael stali się świetnymi przyjaciółmi na przestrzeni ostatnich 2 lat, choć gdy jakikolwiek dorosły zbliżał się do ich miejsca zabaw, pan miś musiał udawać, że jest tylko zwykłym pluszakiem. W końcu... O nie. Pan miś nagle zdał sobie sprawę z jednej strasznej rzeczy. Michael nadal był w środku. Popędził czym prędzej do wnętrza płonącego domu, tak szybko jak jego małe puchate nogi mu na to pozwalały. Przecisnął się przez okno do kuchni, przedarł się przez zasłaniający wszystko dym w kierunku wrzasków chłopca. Upadł na kolana obok niego. Dziecko było pokryte całe od stóp do głów w oparzeniach. Jego włosy spopielone, a to co pozostało z jego ubrań, wżarło się i stopiło wraz z tym, co tylko w teorii można było teraz nazwać jego skórą. Pan miś szukał czegokolwiek, co nadawałoby się do jego naprawy. Czegokolwiek. Zapłakał. Wtulił się w chłopca w oczekiwaniu, aż pożerany przez płomienie sufit zwali się na nich i pogrzebie ich żywcem. Thomas i Amelia Faris patrzyli, jak ich dom płonie i zapada się. Wyjechali tylko na parę dni, a po powrocie musieli pożegnać się ze swoim dzieckiem. Raz na zawsze. Jeden ze strażaków podbiegł do nich, gdy dym już opadł. Amelia zapytała, czy znaleźli jego syna. Ten zaprzeczył, jednak wręczył im coś, co znalazł w gruzach. Miś, ten sam, którego Thomas zakupił nowonarodzonemu Michaelowi. Teraz jednak był brudny, spopielony i cały przemoczony. Małżeństwo odebrało misia i zacisnęło się wokół niego, wokół ostatniej rzeczy, która przypominała im o ich synku. I gdyby Thomas był trochę bardziej świadomy sytuacji, mógłby przysiąc, że miś również się do nich przytulał. Pan miś nie żył. Jakkolwiek dziwne i nieznajome było dla niego życie, tak bardzo konsternujące było dla niego nieżycie. Ostatnia jego cząstka, ostatni skrawek bawełny poruszał się przez niebyt. Istniał teraz w stanie nieskończoności, bez zdolności widzenia, słyszenia lub poruszania się. Wtedy jednak obudził się. Tak jak wtedy w szpitalu, teraz znów otworzył oczy i znów żył w innym ciele. Był trochę wyższy niż wcześniej, a także nie miał swojego brązowego, miękkiego futerka. Jego oczom ukazało się jego odbicie w lustrze. Oto on, zupełnie nowy, wyglądał jakby był poszywany z wielu różnych kolorów i materiałów. Szwy biegły po całej długości jego ciała, trzymając go w jednym miejscu. Na jego piersi przyczepiona była naszywka z sercem. Jak się czujemy? Odezwał się miły głos, epatujący prawdziwą troską o misia. Duży człowiek stał obok niego, a jego twarz wydawała się dziwnie znajoma, dziwnie miła, jak twarz starego przyjaciela, o którym w jakiś sposób mógł zapomnieć. Nie jest to perfekcyjne i nie jestem pewien, czy kiedykolwiek wrócisz do formy, ale to najlepsze, na co mnie było stać. Pan miś jednak był bardzo wdzięczny. Przytulił nowego przyjaciela.
Ha, cieszę się, że ci się podoba. Mężczyzna przerwał uścisk i skłonił się po małe pudełko prezentowe, w którego środku znajdowały się przeróżne materiały. Położył je na stole, wyjął małą karteczkę i napisał coś na niej. Wszystko to, co potrafisz, to nie może się zmarnować. Na świecie jest więcej osób, które potrzebują twojej pomocy. Człowiek pokazał karteczkę Misiowi. Niebieską kursywą było na niej napisane: Cześć, nazywam się Kairos. To starożytny grecki, oznacza w odpowiednim momencie. Pomyślałem, że będzie ci pasować. Mężczyzna uśmiechnął się do Misia. Kairos pokiwał głową i pozwolił się unieść. Został następnie włożony do pudełka, które później sam zasunął. Na koniec jeszcze machając tajemniczemu altruiście na pożegnanie. Ostatnie, co Kairos ujrzał, tuż przed zamknięciem wieka, przed wysłaniem w nieznane miejsca, był kochający uśmiech i para życzliwych oczu. Michael siedział na stole obserwacyjnym, skrobiąc na kartce rysunek przedstawiający jego rodzinę i jego stary dom, machając jednocześnie nogami w przód i w tył. Po dokończeniu rysowania pana Misia odrzucił na ziemię kredki i pognał pokazać gotowe dzieło badaczom. Próbował wskazać na siebie, na swoją ludzką formę, ale nie mógł niczego uściślić, nie miał w końcu palców. Wszyscy dookoła po prostu się uśmiechali i kiwali głowami albo chichotali pod nosem, a potem kazali mu się iść bawić gdzie indziej. Przemierzając korytarze ośrodka 27, Michael cicho sapał. Nikt go nie rozumiał, w sensie naprawdę nikt go nie rozumiał tak naprawdę, jak rozumiał go pan Miś. Gdyby tylko pan Miś tu był, wiedziałby co zrobić. Michael zatrzymał się. No tak, dlaczego wcześniej o tym nie pomyślał? Jeśli potrzebuje pana Misia, może po prostu zrobić sobie nowego. Czas nie leczy ran, a Kairos i Michael wiedzą o tym najlepiej. Na własnej skórze przekonali się, że nawet najlepsza pomoc może przerodzić się w coś, czego nikt nigdy nie oczekiwał. W potwora, którego nikt nie może powstrzymać. Jeśli spodobał ci się ten film, zostaw pod nim łapkę w górę, a jeśli jesteś nowy, zasubskrybuj kanał, żeby już niedługo dostać nową dawkę historii ze świata Fundacji SCP. To była historia SCP-2295 i SCP-1048. Ja jestem Pio. Do zobaczenia kiedyś.